Państwu. Serdecznie witamy w magazynie Polskie Sprawy. Naszym gościem jest Krzysztof Lek-Łuksza z Kontrrewolucji Narodowej. Witaj, Krzysztofie. Witam serdecznie wszystkich Państwa i Ciebie, Rafale. No, to jest chyba jedna z ostatnich audycji na świeżym powietrzu w tym roku, więc korzystamy, że jeszcze pogoda jest taka przychylna i jak co poniedziałek nagrywamy dla Państwa komentarz. Ja proponuję zacząć od przyjemnej rzeczy, można powiedzieć radosnej. Potem tematy już będą może mniej radosne, bardziej poważne i takie troszeczkę zmuszające do smutnej refleksji. Wczoraj polscy siatkarze obronili tytuł mistrza świata w siatkówce. No się rzadko zdarza, że jakaś drużyna, raczej się nie zdarza, że jakaś drużyna po 4 latach kolejny zdobywa mistrzostwo świata. Polakom się to udało. Zasłużyli na to. Mecz finałowy bezapelacyjnie 3-0 wygrali. Nie było tu żadnych jak gdyby wątpliwości co do tego, kto jest lepszy. No to cieszy, że są jednak dziedziny sportu zespołowe, te, które najbardziej przyciągają duże rzesze kibiców, a kibice siatkarscy mają bardzo dobrą opinię w Polsce. Ale przypomnijmy, że oprócz siatkarskich, no i najbardziej znanych piłkarskich, są jeszcze kibice żużlowi, kibice koszykówki, kibice piłki ręcznej, no, kibice wielu innych dyscyplin, o których nawet nie będziemy teraz wspominać, ale skoków narciarskich, o tym też warto pamiętać. Natomiast no, siatkówka rzeczywiście to jest dziedzina, w której i w tej dyscyplinie sportu odnosimy sukcesy i mamy wspaniałych kibiców. Po tych naszych lipcowych, niezbyt radosnych relacjach z mundialu, no myślę, że to jest naprawdę dobra wiadomość. Tak, to jest bardzo dobra wiadomość. Wreszcie polski sport, kibice polskiego sportu mogą się ucieszyć, no bo naprawdę mistrzostwo świata, obrona mistrzostwa świata to nie jest coś, co się często zdarza. Oglądałem mecze polskich siatkarzy i muszę powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla pasji, dla zaangażowania właśnie siatkarzy. I tak jak tutaj wspomniał Rafał, no, robiliśmy w czasie mundialu audycję na temat mistrzostw świata w piłce nożnej. Polska reprezentacja fatalnie się tam pokazała, zawiodła oczekiwania kibiców. Piłkarze, uczcie się od siatkarzy. Oni nie są przepłacanymi gwiazdkami, nie mają głowy w chmurach, ale stanowią prawdziwy kolektyw i dają polskim kibicom to, na co polscy kibice zasługują, czyli zwycięstwa. I czekamy na olimpiadę, gdzie no już za 2 lata będziemy też kibicować naszym siatkarzom i mam nadzieję, że tym razem uda się również co najmniej medal, no a chcielibyśmy na pewno złoty medal na tych igrzyskach zdobyć. Także jeszcze raz bardzo się cieszę i oby tak dalej. No drugi temat już nie będzie taki radosny. Chciałbym z Tobą porozmawiać na temat filmu Smarzowskiego, Claire. 2 lata temu Smarzowski ukończył film antynacjonalistyczny. On to zresztą podkreślał, że to nie jest film przeciwko nacjonalizmowi ukraińskiemu jako takiemu, tylko jest to film przeciwko wszystkim nacjonalizmom i także przeciwko tym, którzy chodzą, jak on to wtedy powiedział, po polskich ulicach i krzyczą Polska dla Polaków, krzyczą Bóg, honor, ojczyzna. No, takie postawy Smarzowskiemu, jak widać, od dawna nie odpowiadają i on filmem Wołyń chciał dać temu swój wyraz. No myślę, że swoim kolejnym filmem, który już nie jest nawet antynacjonalistyczny, ale jest wręcz antyklerykalny, a może wręcz antyreligijny, no myślę, że coraz bardziej odsłania swoje prawdziwe lewicowe oblicze. Szkoda, że dość dobry reżyser no, ma takie, a nie inne poglądy i moim zdaniem
uprawia i dokonuje dzieł propagandowych. No. Akurat w przypadku Wołynia nie mamy nic przeciwko temu, bo jednak głównie był to wydźwięk antyukraiński, przypominający zbrodnie szowinistów ukraińskich na Polakach, więc akurat ten propagandowy film Wołyń, no, chwaliliśmy go, zachęcaliśmy do chodzenia, bo uważamy, że w tej głównej swoim temacie zasadniczym przyniósł pozytywne efekty. Natomiast wydaje się, że teraz to już po prostu no, cel kręcenia takiego filmu w roku 2018 w Polsce no, jest dziwny, bo to jest jakaś, z tego co słyszałem, nie byłem, mówię, na tym filmie, niesamowita agresja wobec Kościoła, wobec, można powiedzieć, polskości, wobec tego, co my nazywamy Polską katolicką. Tak, no ja niestety zobaczyłem ten film. Powiem, no mówię szczerze, niestety. W pewnym sensie żałuję, że zobaczyłem ten film, bo no, nie ma tam nic właściwie pozytywnego, nic, co moglibyśmy nazwać sztuką. Oprócz oczywiście poprawnej formy gry aktorskiej, zdjęć i tak dalej, no ale jednak też chodzimy na filmy dla treści. Treść jest, no właśnie, to, że jest antykatolicka, to jest oczywiste, ale jest też antypolska, więc takie też usłyszałem głosy od niektórych, powiedzmy, no, narodowców, którzy jednak nie sympatyzują z katolicyzmem, czy z księżmi, z klerem, jak to się mówi. Zresztą sama nazwa kler to już jest pejoratywne określenie, raczej takie pejoratywne. No ale właśnie tym powiedzmy głosom, którzy jednak mówią, że to był film potrzebny, że Polacy powinni obejrzeć, to chcę powiedzieć, że ten film właśnie jest oczywiście antykatolicki, ale jest antypolski. Tam też są narodowcy pokazani, tak, Smarzowski jest już no, w takim, powiedzmy, dobrym rzemieślnikiem, jeśli chodzi o przekazy podprogowe i tam włącza pozornie nic nieznaczące sceny, gdzie tam właśnie narodowcy są pokazani jako no, stereotypowy powiedzmy przekaz negatywny. Sam film ukazuje księży, kościół, instytucję tę jako instytucję piekielną, instytucję diabelską, do cna zdemoralizowaną, w której nie ma absolutnie nic pozytywnego. I nie jest to żadne pole do dyskusji, tak jak niektórzy mówią, że tu Smarzowski ten kij w mrowisko wkłada. Nieprawda. Ten film nie ma za zadanie niczego innego, niż tylko obrzydzić Polakom Kościół, ale przede wszystkim wiarę, bo no, wszystkie właściwie takie elementy związane z wiarą, związane z naszymi właśnie poglądami cywilizacji łacińskiej, to są w takim przekazie podprogowym tam całkowicie po prostu ośmieszone. Wszystko to, co jest nam drogie, jest pokazane w absolutnie przerysowany i skrajnie negatywny sposób. Ja rozumiem, że nie wszyscy muszą pałać miłością do właśnie do księży, ale jednak no, oczywiście są pewne problemy w Kościele w tej chwili, ale nie można pokazywać grupy społecznej w tak przejaskrawiony sposób, bo... I to jest taka agitka. Propagandowa agitka. Propagandowa agitka. Ten film nie ma nic wspólnego ze sztuką, nie ma tam piękna, jest tam przede wszystkim duchowa brzydota. Ja się, jak wychodziłem z kina, po prostu się czułem taki zbrukany wręcz tym wręcz nawet satanistycznym przesłaniem, bo zwrócę uwagę na ostatnią scenę, nie będę opowiadał, to nie ma sensu, ale no ona ma taki wydźwięk aż no, tak okropny, tak po prostu wręcz praktycznie satanistyczny. No być może dla Smarzowskiego jest to jakaś zabawa, jest to właśnie jakieś przesłanie według niego potrzebne, ale szereg wydarzeń około tego filmu pokazują, że no, intencje są jasne, chociażby zaproszenie Jerzego Urbana na premierę, gdzie on powiedział, że jemu właśnie zależy na tym, żeby Kościół był jak najbardziej właśnie no, przepełniony demoralizacją, bo uważa, że Kościół jest niepotrzebny. Ja powiem tak, no, ja takich księży w tym filmie nie znam, nie spotkałem się z takimi właśnie duchownymi i myślę, że obraz przedstawiony w tym filmie, obraz właśnie księży, to jest obraz, który mógł tylko, powiedzmy,
wymyślić. Ten, kto chyba nigdy w kościele w życiu nie był i zna właśnie Kościół katolicki i kapłanów z Faktów i Mitów czy z Gazety Wyborczej. Zresztą powstaje książka na kanwie scenariusza do filmu Claire przy współudziale Jana Hartmana. No i tutaj nie ukrywają autorzy, że właśnie będą się podpierać relacjami z Faktów i Mitów i z Gazety Wyborczej. Więc widzimy, że tu nie ma... Ja jestem oczywiście za tym, żeby dyskutować o problemach, na przykład homolobby. W ogóle nie poruszone było w tym filmie. W tym filmie, tak jak mówię, no, Kościół jako instytucja jest pokazana jako instytucja diabelska, piekielna, skrajnie materialistyczna. Upadła. Upadła to już na samym dno, po prostu na samym dno piekła, chociaż podobno piekła nie ma, jak to mówią ostatnio lewacy. No, myślę, że kulej dusza, piekła nie ma, to jest ich po prostu dewiza i dlatego tak mówią, ale no, tak odradzam ten film. Ja ogólnie odradzam. No wiadomo, jeżeli ktoś chce zobaczyć jako zjawisko społeczne, bo sale kinowe są pełne, jak ja byłem, a byłem dosyć wcześnie, nie o takiej porze, gdzie zwyczajowo się chodzi do kina, no pełna sala po prostu, cały przekrój społeczny. Jest to wydarzenie, które pewnie będzie pokutować długo. Czyli szkodliwy film. Skrajnie szkodliwy, chociaż też mam taką nadzieję, że to wszystko tam zostało pokazane w sposób tak przerysowany, że może być i przeciwskuteczny. No ale to jest też moim zdaniem bodziec jednak, żeby chronić to, co jest dobre w Kościele, chronić doktrynę katolicką i wspierać właśnie tych kapłanów, pokazywać też innym, że są kapłani i jest ich większość, którzy oczywiście mają swoje słabości, ale działają nie dla chciwości i nie są pedofilami, tylko po prostu działają dla zbawienia dusz swoich, no, nas Polaków, prawda? Nie mówiąc o działalności narodowotwórczej, takich wspaniałych przecież duchownych, jak nie wiem, ksiądz świętej pamięci Niedzielak czy Popiełuszko. Popiełuszko został też tam pokazany w tym filmie, bo tak wiadomo, nie chodziło niby o niego, ale tak naprawdę to o niego, jako właśnie pedofil, bo pokazali księdza, który odprawia mszę za ojczyznę, wierni śpiewają no, słynną, patriotyczną pieśń Boże coś Polskę. Ona została też tak naprawdę sprofanowana, bo pokazana jako wszystko, co związane z wiarą, z duchem, to tam zostało po prostu pokazane jako tylko taka nic nieznacząca otoczka dla ciemnych interesów Kościoła. I tak jak mówię, no ja osobiście odradzam. Na pewno nie jest to film, żeby tam z kimś, nie wiem, jak ktoś chce z dziewczyną, z żoną pójść do kina sobie spędzić czas. To jest film, który was przytłoczy i raczej no, nic pozytywnego z tego nie można wynieść. Ja nie rozumiem, jak można klaskać po takim filmie. I tak w sumie też jak widziałem po ludziach, to ja tak samo jak skończył się film, chciałem jak najszybciej opuścić salę kinową, bo no, było to dosyć traumatyczne przeżycie, tak powiem. Straszna. Jeszcze chcę wspomnieć tylko o tych aktorach, którzy brali w tym udział. No, Janusz Gajus, Arkadiusz Jakubik, Jacek Braciak. Dla mnie oni mają w tej chwili status prostytutek i tak samo reżyser. Według mnie są to jest moja opinia, mam do tego prawo. Sprzedali się po prostu za srebrniki, tak naprawdę można powiedzieć. Tylko mogę no, ubolewać nad tym, że nasza kultura w tej chwili jest w takim stanie. I jeszcze jedno. Polski Instytut Sztuki Filmowej pojawia się jako podmiot, który sfinansował, współfinansował ten film. Narodowy Instytut Sztuki Audiowizualnej, ta instytucja. No, panie ministrze Gliński, to chyba pan powinien się do dymisji podać. Co z rządem, który mówi, że tutaj dba o to, żeby Polacy przynależeli do właśnie do cywilizacji katolickiej, cywilizacji łacińskiej, wycierają sobie gęby katolicyzmem, chodzą do Rydzyka, do ojca Rydzyka, mówić czcze słówka. Tymczasem no, polska instytucja to nie jest przecież PiS, to nie jest instytucja prywatna, to jest instytucja państwowa. I polskie państwo dokonuje właśnie ateizacji, dokonuje demoralizacji, dokonuje ataku na no właśnie Kościół katolicki, więc coś tu jest nie tak. Mówią jedno, a robią tak naprawdę drugie. Ja oczekuję też oczywiście od hierarchów, oczekuję, no może to złe słowo, uważam, że powinni też się jakoś wypowiedzieć w tej sprawie. No nie można czegoś takiego przemilczeć i również tutaj, nie wiem, no Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinno wspierać propolskie, patriotyczne produkcje, a nie no, takie propagandowe, antycywilizacyjne tak naprawdę i antypolskie paszkwile jak Claire.
chyba tylko wytworem jakiejś chorej wyobraźni. Nie znam co prawda planów, jak on mówi o sobie, Wojtek, tak, Wojtka Smarzowskiego, choć nawet nie Wojciech. Takie typowo lewackie podejście, że od razu na ty, od razu zdrobnienie. Natomiast może to jest tylko jeden z filmów takich w ciągu jego artystycznych prowokacji. Nie słyszałem, ale może ty słyszałeś, być może Wojtek Smarzowski szykuje jakiś film o pedofilii wśród rabinów, czy o jakichś patologiach w religii właśnie żydowskiej czy islamskiej. Słyszałeś o tym, czy raczej widać, że skupia się niestety na tych tematach, które są drogie nam, Polakom i katolikom? Nie słyszałem i myślę, że nie dojdzie do takiej realizacji, bo Wojciech Smarzowski jest po prostu tchórzem. Jako artysta, nie, nawet go nie nazwę artystą, bardziej jest zdolnym propagandistą, jest po prostu tchórzem i porusza te tematy, które są poprawnie, zgodnie z poprawnością polityczną, wygodne, czyli właśnie atak na Kościół, na Polaków. I myślę, że prędzej zobaczymy film o polskich narodowcach, o patriotach, szkalujący właśnie te środowiska patriotyczne, bo no, w tym filmie Claire, tak jak mówię, tak podprogowo już jakby jest szykowany następny... Zwiastun na kolejnego filmu. Tak, taki zwiastun i chociaż no, Wojtek Smarzowski zapowiedział, że następny film zrobi być może o, cytuję, o tym, że Polska nie zaczęła się wraz z chrztem, czyli no, takie turbolechickie jakieś zapatrywania. Zobaczymy, no może to tylko była taka prowokacja. Ja myślę, że możemy się spodziewać, tak po prostu przeczuwam. Że będzie kontynuował tę agitkę. No jak widzimy, na pewno sporo zarobił. No ja ubolewam, że sam poszedłem do kina. Trochę zwyciężyła ciekawość, ale ciekawość to jest pierwszy stopień do piekła tak naprawdę. I powiem szczerze, moim otwarcie żałowałem tego, że poszedłem, bo to nie jest też tak, że, bo teraz wszyscy mówią, o, nie widziałeś, to się nie wypowiadaj. No, ja uważam, że nie trzeba do śmietnika wchodzić, żeby wiedzieć, że tam diamentów nie znajdziemy. Tym razem niestety no, złamałem się w pewnym stopniu i wszedłem do śmietnika, który okazał się nie tylko śmietnikiem, ale po prostu szambem. Cuchnąca kloaka. Cuchnącą kloakę przede wszystkim no, dla ducha, bo to było, tak jak już powiedziałem, dosyć takie traumatyczne. No, film ze wszystkich stron obrzydliwy. Czyli właśnie po to, żeby zaoszczędzić parę złotych, mieć więcej czasu dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich bliskich, a przede wszystkim po to, żeby nie ponosić tych, nazwijmy to, strat moralnych przede wszystkim i duchowych, zachęcamy do omijania kin, w których będzie pokazywany film Smarzowskiego Claire, nie oglądanie tego filmu, bo nie jest on wart naszej jak gdyby uwagi. Proszę Państwa, tymczasem bardzo dobrze się mają inne religie w naszym kraju. Akurat ubiegły tydzień był obchodzony w religii judaistycznej. To trwa chyba 7 czy 8 dni jako tak zwane święto namiotów, czyli kuczki. Podczas rozmowy z Tomaszem Gryguciem, czyli z panem Nikt, przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Zagórnej na Powiślu wspominaliśmy, że tam architekt żydowskiego pochodzenia w tym kościele, który zbudował zresztą na planie Gwiazdy Syjonu, tradycyjnie kościół był budowany na planie krzyża, tutaj zbudował kościół Matki Bożej Częstochowskiej na planie sześcioramiennej gwiazdy. Na dodatek umieścił tam na ścianie taką kuczkę żydowską, typową. Czyli jest to taka altanka, taki namiot dostawiony do budynku. Właśnie miejsce, w którym przez kilka dni Żydzi obchodzą to swoje radosne, jak to nazywają, święto. Ta kuczka została przez księdza proboszcza Adama Tymińskiego zagospodarowana. Umieścił na niej, bo nie dało się jej usunąć. Architekt zresztą się sprzeciwiał, bo to była jego wizja architektoniczna, żeby taki element zupełnie niepotrzebny, no, niepasujący, ale który został umieszczony. On uważał, że to powinno być, więc ksiądz proboszcz umieścił tam jedną z tablic
upamiętniających powstanie warszawskie, więc niektórzy być może uważają, że o, fajnie, tutaj ksiądz wymyślił, że na takim wypustku, na takim właśnie jakby balkoniku jest ta tablica. No, początki tego balkoniku były inne, dobrze, że jest jak jest, ale to pokazuje jakąś taką hucpę i bezczelność tych środowisk, że one chcą wchodzić w nasze życie również w symbolice związanej z Kościołem, z polskością. No i oczywiście wychodzą na ulicę. Słyszałem, że końcówka, zdaje się w sobotę czy w niedzielę, Święta Kuczek w tym roku w Warszawie również była głośno i hucznie obchodzona. Zresztą tych obchodów głośnych i hucznych żydowskich w Warszawie jest coraz więcej. Ja sam tego nie widziałem, bo akurat byłem, o czym za chwilę powiemy, jeszcze na Wileńszczyźnie. Natomiast zdaje się, że ty zaobserwowałeś przynajmniej fragment tego wydarzenia, w które przypomnijmy, że najbardziej zaangażowała się żydowska sekta Chabad Lubavitch, gdyż oni właśnie propagowali i pod ich siedzibą między innymi wystawiono jeden z namiotów, drugi właśnie gdzieś tu chyba po rejonie Placu Grzybowskiego, niedaleko synagogi. No, tak się oswaja Polaków z tym, że właśnie religia chrześcijańska, że cywilizacja łacińska, cywilizacja europejska, czy jak inni mówią, cywilizacja białego człowieka, to nie jest jedyna propozycja, jaką na ziemi polskiej, na ziemi Polin mają dla nas Polaków. Ja mogę powiedzieć tak, że Warszawa przestaje być polskim miastem. Może to jest trochę taka publicystyczna z mojej strony retoryka, ale coś w tym jest. No, bardziej tutaj rzucają się w oczy symbole żydowskie, coraz więcej przybyszów z odmiennych krajów. Tymczasem no, Polacy gdzieś tam tak naprawdę przemykają i mówię już o patriotach, którzy często są sekowani i po prostu wręcz no, nie mogą sobie znaleźć w Warszawie miejsca, rozwiązuje im się zgromadzenie i tak dalej, o tym mówiliśmy. Ale rzeczywiście no, bywam często w Śródmieściu w Warszawie i nagrałem taki krótki filmik na moim kanale, zapraszam, Krzysztof Lech Łuksza, to jest kanał na YouTubie, gdzie właśnie no, Żydzi w niebogłosy tutaj śpiewają, radują się. I taki to jest trochę dla mnie dziwne, że w stolicy Polski, w Śródmieściu, w centrum nie słychać polskich piosenek, czy już nie mówić o patriotycznych jakichś piosenkach, ale słychać bardzo głośno Żydów, którzy, no to jest koło synagogi Nożyków, jedynej synagogi, która przetrwała wojnę światową w Warszawie. I no, przechodząc tam, bywając gdzieś tam w okolicach, no cały czas się widzi, że Żydzi mają się w Polsce i w Warszawie bardzo dobrze. Także wręcz czują się tu jak u siebie. Ja jestem ciekaw, czy tak Polacy mogliby się zachowywać w Tel Awiwie czy w Jerozolimie. Coś mi się wydaje, że jednak nie. Tak więc plotki o naszym rzekomym antysemityzmie, no to jak widać są tylko plotkami, są taką propagandową, takim po prostu kłamstwem. No zobaczymy, jak to będzie, jak może przyszłe władze Warszawy będą to traktować, ale tak jak mówię, tutaj będąc w Warszawie, co rusz, gdzieś nie spojrzę, jakaś żydowska albo knajpa, jakaś restauracja, teatr przecież za 150 milionów, tak? Teraz ma dostać dotacji teatr żydowski, cmentarz żydowski 100 milionów, no a polski cmentarz na przykład Powązki, no niby jest odrestaurowywany, ale tak naprawdę groby niszczeją. I tak jak tutaj no mówię, jest to widoczne na każdym kroku, że Żydzi mają się w Warszawie coraz lepiej. Taka jest moja obserwacja. A ocenę zostawiam Państwu. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, byłem w ostatni weekend na Wileńszczyźnie. Byłem na uroczystych dożynkach polskich, odbywających się od kilkunastu lat. Są centralne od kilkunastu lat dożynki w Pikieliszkach, to jest około 25 km na północ od Wilna. Zjeżdżają się tam Polacy z całego rejonu wileńskiego. Pamiętajmy, rejon wileński jest to rejon, który nadal w większości, ponad 50%,
jest zamieszkały przez Polaków. To jest ten rejon Wianuszek wobec Wilna. Co prawda jest bardzo tam intensywna kolonizacja litewska, ponieważ ziemia, ta ustawa o ziemi powodowała, że oddawano ziemię nie tym Polakom, którym zabrano ziemię i utworzono kołchozy, sowchozy i tak dalej na tych terenach, tylko oddawano Litwinom z Litwy Kowińskiej, ażeby im po prostu umożliwić zasiedlanie tej ziemi. Co więcej, ziemia w rejonie podwileńskim jest niezbyt żyzna, czyli za na przykład niewielki areał utracony na Kowieńszczyźnie otrzymywali ci Litwini, nie mający nic wspólnego z polskością, nic wspólnego z Wileńszczyzną, dużo większe areały na Wileńszczyźnie, więc no, było wiele manipulacji wokół tych spraw. No, obchody bardzo huczne odbywały się w takim dworku położonym nad jeziorem w Kieliszkach, dworek z XIX wieku. Dla wielu ważną informacją jest to, że w 1930 roku ten dworek został podarowany Józefowi i Aleksandrze Piłsudskim i oni w tym budynku w latach międzywojennych, no właśnie przez kilka lat do śmierci Piłsudskiego, jeszcze bywali. Było wielu ważnych przedstawicieli, byli senatorowie z Polski, byli deputowani do parlamentu litewskiego. Rozmawiałem z szefową polskiej frakcji w parlamencie litewskim. No, byli oczywiście samorządowcy z Wileńszczyzny. Był też przedstawiciel rządu litewskiego w randze ministra sprawiedliwości. Przyjechał tam z żoną i z dzieckiem. No, było mnóstwo Polaków również z kraju, z różnych organizacji, środowisk, stowarzyszeń, fundacji kresowych. Był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. No, naprawdę można było poznać plony, skosztować różnych smakołyków z wszystkich powiatów Wileńszczyzny, bo one jak gdyby najpierw w takiej, nazwijmy to, paradzie, defiladzie wchodziły kolejno wyczytywane na ten plac, a potem miały swoje własne stoiska. Było sporo różnych rzemieślników, różnych wyrobów, zwłaszcza ludowych, także religijnych, więc myślę, że impreza bardzo ciekawa, chociaż no, smutne było to, że rzeczywiście wszystkie napisy są w języku litewskim, chociaż podobno prawo litewskie od niedawna pozwala na napisy dwujęzyczne, tak jak na przykład w Polsce na Opolszczyźnie, gdzie są napisy w języku polskim i niemieckim. Mimo że rzekomo prawo litewskie pozwala, to tych napisów po polsku w zasadzie tam nie widać. No, jak byłem po 27 czy 8 latach na cmentarzu na Antokolu w Wilnie, no to również tam, gdzie 20 kilka lat temu było mnóstwo polskich grobów, teraz większość polskich grobów, zwłaszcza tych cywilnych, no, przestało istnieć. Nie można ich odnaleźć, nawet takie groby, które jeszcze wtedy upadająca komuna no, nie walczyła z grobami. Z grobami, z pamiątkami polskimi walczy litewski szowinizm i w zasadzie jak się patrzy, to tam, gdzie były polskie groby, to teraz są z ostatnich 25 lat groby nieraz bardzo o przedziwnych kształtach i przedziwnej wymowie litewskie. No, czyli z jednej strony bardzo piękna uroczystość polska, z drugiej taki smutek, że ta sprawa polska, mimo wielkiego oporu Polaków i obrony, nie ma na Wileńszczyźnie wsparcia ze strony państwa polskiego. Ambasadorowie polscy w Wilnie często ignorowali postulaty wileńskich Polaków i moim zdaniem ta sprawa się cofa. To znaczy, że Polacy są coraz lepiej zorganizowani, ale realnie, jeżeli się patrzy na
na właśnie obecność języka polskiego, polskie pamiątki, polskie groby, polskie zabytki, to niestety jest coraz więcej zlituanizowanych obiektów i to wygląda bardzo źle. Pamiętam, że 11 września przemawiałeś pod ambasadą litewską w Warszawie, więc ta sprawa jest też ci jakoś bliska i droga. Zapewne nie byłeś ostatnio na Wileńszczyźnie, ale może czerpiąc wiedzę z innych źródeł, chciałbyś coś na ten temat powiedzieć. No nie tylko nie byłem ostatnio, ale nigdy nie byłem na Wileńszczyźnie. Mimo wszystko, mimo tego uważam, że no, obowiązkiem każdego patrioty jest spoglądać na to, co się dzieje właśnie na Litwie z Polakami, no bo to przecież też są Polacy. Część narodu polskiego. Część narodu polskiego. I mówiłem właśnie pod ambasadą litewską o wypowiedziach polskich polityków, m.in. wicemarszałka Ryszarda Terleckiego, o tym, że państwo polskie nie może być zakładnikiem mniejszości polskiej na Litwie. No widzimy, że jest to jest polityka właśnie polskiego państwa, polityka pozostawiania polskiej mniejszości na Litwie samej sobie, czcze deklaracje, puste słowa, a wręcz no taka krytyka tej mniejszości, którą widzimy jasno. No. Przecież państwo litewskie prowadzi politykę właściwie nieprzerwanie od uzyskania niepodległości, lituanizacji. No to co to znaczy lituanizacja? To samo co germanizacja czy rusyfikacja, a więc polityka wymierzona w Polaków, w polskość, w politykę antypolską. To po prostu prowadzenie polityki antypolskiej. I czy nasze władze jakoś reagują? No tak reagują, że premier Litwy otrzymał Nagrodę Człowieka Roku, wręczał mu tę nagrodę premier Morawiecki, mówiąc, że panowie są przyjaciółmi. Jak widać, raczej chyba premier Morawiecki nie jest przyjacielem Polaków, no bo co to w ogóle, na przykład te powiedzenie, że polskie państwo, interes państwa polskiego nie może być zakładnikiem mniejszości polskiej na Litwie. No to przecież państwo jest dla narodu, interes państwa polskiego to jest interes narodu, a ci ludzie, Polacy, nasi rodacy, to też jest naród polski i państwo polskie powinno, jeżeli by było państwem rzeczywiście polskim, a nie polskojęzycznym, a nie tak naprawdę antynarodowym, to by działało również w interesie Polonii, właśnie tej mniejszości polskiej na Litwie. Niestety jest tak, jak widzimy wypowiedzi różne polityków, ale także publicystów związanych z obozem rządzącym, jasno wskazują, że w tej chwili Polacy są pozostawieni sami sobie. No i tutaj apel, żeby znowu oddolnie jakoś spróbować pomóc. Są odpowiednie fundacje, są stowarzyszenia, które jakoś zajmują się pomocą Polakom na Litwie, ale wiadomo, że my mamy też tu własne problemy, czy w Warszawie, w Polsce, no ale nie możemy zapominać o naszej historii, bo właśnie przecież Polacy na Litwie stanowią w pewnym sensie już, z tego co mówisz, coraz bardziej to się zaczyna robić takim reliktem tej naszej historii, polskiej obecności na Kresach, ale mam jednak nadzieję, że te procesy lituanizacji nie będą na tyle, powiedzmy, destrukcyjne dla Polaków, że całkowicie nie dokona się zlituanizowanie mieszkańców, właśnie polskich mieszkańców Litwy. Tym bardziej trzeba, tak jak mówię, wspierać organizacje kresowe i pamiętać o naszych Polakach, bo jeżeli zapomnimy o nich, to tak naprawdę czy my będziemy mogli się nazywać z duszy, z serca, z krwi i kości Polakami? Moim zdaniem nie. I tak samo myślę, że można ocenić właśnie naszych rządzących, którzy bardzo często czczą deklaracje. I w tym tutaj się nie różni ani Tusk, ani tam Morawiecki, czy ktokolwiek. Tak jak mówię, czczą deklaracje, zapowiedzi, które często przynajmniej jeśli chodzi o Tuska, to on tam wiem, że pojechał i tak dosyć agresywnie, czy powiedzmy tak stanowczo się wypowiedział w stosunku do władz Litwy, za co oczywiście zapłacili właśnie Polacy na Litwie, którzy, jak wiemy, tak jak mówię, ja nie byłem, ale się jakoś staram się tym interesować. No trzeba się interesować losem naszego narodu, właśnie nie tylko w granicach naszych.
bo często ci Polacy, kresowiacy są o wiele bardziej patriotycznie nastawieni i nie są tak zdemoralizowani jak wielu Polaków tak naprawdę tylko z nazwy w Warszawie. No takim przykładem tego, jak się te sprawy podskórnie niestety za aprobatą rządów warszawskich dokonują, jest to, że na przykład powszechnie na różnych stoiskach, przy kościołach, przy cmentarzach, w różnych miejscach w Wilnie sprzedawany jest przewodnik Wilno autorstwa Tomasza Węclowy. Tomas Węclowy to jest przyjaciel Czesława Miłosza. Tomasz Węclowa jest o tyle uczciwszy od Czesława Miłosza, że określa siebie jako Litwin, a Czesław Miłosz chce pozostać takim kosmopolitą. Jak po otrzymaniu Nagrody Nobla przyjechał do Polski, to powiedział, że powraca do kraju swojej pierwszej emigracji. Czyli no owszem, no, tworzy swoją literaturę w języku polskim, natomiast to nie znaczy, że czuje się Polakiem. Ma różne też inklinacje no, niekatolickie. Sam powiedział, że jest wyznawcą gnozy manichejskiej. No to było wtedy bardzo popularne, bo to właśnie jak w 80 roku dostawał Nagrodę Nobla, to od kilku lat powstawała ta sekta New Age, gdzie gnoza manichejska była jedną z podstaw, a tam na Uniwersytecie Berkeley, gdzie wykładał literaturę polską Miłosz, no to też było siedlisko właśnie New Age'a i on był jednym z animatorów tych nowych antykatolickich podskórnych, a potem już wypływających na powierzchnię nurtów. No, książka, w której jest napisane, że najtragiczniejszą datą w historii Wilna była likwidacja getta gdańskiego. Że Wilno było polskie tylko od 1919 do 1939 roku, czyli przez 20 lat. No i że generalnie najgorsze lata no to właśnie były te, kiedy tam rządzili Polacy, a w okresie Wielkiego Księstwa Litewskiego no to też właśnie te wpływy kultury polskiej są oceniane bardzo negatywnie. Przypomnijmy, że zarówno Czesław Miłosz, jak i Tomasz Węclowy są miłośnikami, są jak gdyby ulubionymi autorami i ich miłośnikiem jest Adam Michnik, Gazeta Wyborcza. Zresztą na samej okładce przewodnika jest recenzja z tejże książki z Gazety Wyborczej. Więc no, to pokazuje, kto wziął w swoje ręce losy Polski i Polaków i polskości na ziemi wileńskiej, gdzie Polacy nie są gośćmi, nie są ludnością napływową. No, żyli tam od wieków i na samej Wileńszczyźnie to właśnie ludnością napływową są Litwini, tak jak mówiłem, którzy kolonizują wieś i zasiedlają miasta po to, żeby no, na siłę stworzyć z Wilna no, tą ich w sensie szowinistyczną, zbudowaną przeciwko Polakom i innym mniejszościom narodowym stolicę. Myślę, że skoro nie byłeś, to może kiedyś trzeba będzie się wybrać do Wilna, zwłaszcza, że to dla mnie też była podróż sentymentalna. Nie byłem tam już 28 lat i tam są moje korzenie. W miejscowości Pikieliszki, gdzie się odbywały dożynki, 15 km w jedną stronę jest miejscowość Niemęczyn, miasteczko, w którym urodziła się moja mama. 15 km w drugą stronę, na zachód, jest Mejszagoła, gdzie odwiedziłem grób świętej pamięci księdza prałata Józefa Obrębskiego, który przez kilkadziesiąt lat, chyba przez 40 czy 50 lat, był jedynym polskim księdzem na terenie Republiki Sowieckiej, Republiki Litewskiej. To taka postać, legenda, i w wieku 105 lat zmarł około 10 lat temu i jest pochowany właśnie przy kościele. Odwiedzałem księdza w 1991-92 roku.
No a teraz dwa dni temu odwiedziłem jego grób, więc to też taka podróż sentymentalna, zwłaszcza, że w tym kościele mój dziadek i moja babcia brali ślub, więc to też Mejsza Goła jest takim miejscem bardzo, bardzo mi jak gdyby drogim, znanym z opowiadań rodzinnych i tak dalej. W drodze już do Warszawy, po wyjechaniu z Wilna, zatrzymaliśmy się jeszcze w Trokach. Piękne miasto, pierwsza stolica Litwy z zamkiem Gedymina na wyspie odbudowanym teraz po II wojnie światowej. Ta odbudowa zaczęła się w czasach jeszcze sowieckich, zakończono ją z dużym rozmachem teraz w czasach już, nazwijmy to, litewskich. No to też miejscowość znana z tego, że tam zachowały się i świątynie, i restauracje karaimskie, ponieważ tam mniejszość tatarska, która, no nie wiem, tak dzisiaj byśmy powiedzieli, że zgodnie z jakąś poprawnością polityczną przyjęła religię judaistyczną. Czyli Tatarzy, którzy przyjęli religię judaistyczną, tam mieszkają. Natomiast właśnie w okresie okupacji, jak mój dziadek został wywieziony do łagru, to moja mama z babcią właśnie mieszkali u brata w Trokach i cały okres okupacji spędzili w Trokach, więc to też jest miejscowość, z którą jakoś jestem wybitnie związany. No myślę, że to na dzisiaj chyba tyle. Żeśmy o sprawach jednej radosnej, to znaczy zwycięstwie w Mistrzostwach Świata, i kilku smutnych sobie porozmawiali. Zachęcamy do subskrypcji kanału, do lajkowania, do komentowania oraz śledzenia i wsparcia dla wszelkiego rodzaju inicjatyw związanych czy to z kontrrewolucją narodową, czy z Centrum Edukacji Powiśle, czy z kanałem Polskie Sprawy. A naszym gościem był Krzysztof Lechukrza. Dziękuję bardzo, Krzysztofie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tradycyjnie zapraszam na swój kanał, który niedługo może uzyska rozgłos, bo miałem dzisiaj, jak mogę zdradzić przed naszym tutaj nagraniem, spotkanie z Rafałem Gawłem. No powiem wam, w tej Warszawie to spokoju nie ma. Albo pełno imigrantów, albo żydowskie śpiewy, albo człowiek się nie obejrzy, Rafał Gaweł. Powiedziałem mu parę rzeczy do słuchu, ale oczywiście kulturalnie zaczął za mną leść z telefonem. Nie wiem, czy to jest jakiś chyba policjant, czy coś. Zobaczymy, bo tam coś rozmawialiśmy przed jego kamerką. Może ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych opublikuje, no to będę miał dodatkowy rozgłos. Dziękujemy bardzo. Nie polecamy filmu Claire. Zachęcamy, żeby raczej na ten film po prostu nie chodzić. I dziękujemy za uwagę. Do widzenia Państwu.